Marzenia są różne. Jedni marzą o bogactwie, inni o sławie. 8-letni Ichtian marzył o tym, aby przez jeden dzień stać się antyterrorystą oraz spotkać z Doną. Wszystko to umożliwiła mu fundacja Mam Marzenie. Śląskiego Oddziału Fundacji Mam Marzenie. Jak to jest spełniać marzenie? Przyjemnie. Czy trudno jest zorganizować coś takiego? Przyznam szczerze, że tym razem było naprawdę prosto. W poniedziałek Sebastian wykonał telefon do menadżerki Dordy i ona właściwie zgodziła się następnego dnia. Potem była realizacja antyterrorystów i dogranie ich w czasie. No i wszystko udało się zrealizować w ciągu właściwie 5-6 dni. Ile takich marzeń spełniacie w ciągu na przykład jednego miesiąca albo roku? W ciągu roku około 50, a w ciągu miesiąca to chyba zależy od tego, ilu jest marzycieli, to na początek. No i od tego, ilu jest sponsorów. Nie będę ukrywać, że jest to ważny element. I jak się udaje, to mamy nadzieję, że czym więcej, tym lepiej. Ale tak nie na masówkę. Dziękuję.